Powstanie w getcie warszawskim miało miejsce dokładnie 77 lat temu. W związku z obchodami tragicznych wydarzeń z 1943 roku wspominani są bohaterowie getta oraz wszystkie niewinne ofiary nazistowskiej zbrodni. Historia tego historycznego zdjęcia chwyta na serce. Powstanie w getcie warszawskim było tłumione przez Jurgena Stroopa, który nakazał dokumentowanie tłumienia powstania w tzw. raporcie Stroopa, który miał być dostarczony Heinrichowi Himmlerowi. Później fotografie i zapiski z raportu wykorzystano w procesie norymberskim. To właśnie z tego raportu pochodzi słynne zdjęcie. Powstanie w getcie warszawskim i słynna fotografia. Stoi za nią tragiczna historia. Prawdziwa historia chłopca na zdjęciu do dziś jest w 100% nieodkryta, jednak istnieje kilka hipotez. W latach 80. za najbardziej prawdopodobną uznawano słowa Zwinausbauma, który podawał się za chłopca ze zdjęcia. Z czasem jednak okazało się, że w jego historii jest wiele nieścisłości. Sam twierdził, że został aresztowany wraz z rodziną na ulicy Długiej. Problem w tym, że ulica Długa podczas II wojny światowej była poza gettem, a na zdjęciu widać opaski z gwiazdami Dawida, które poza gettem były zdejmowane. Później teorię pogrzebało inne zdjęcie Nussbaum'a, wykonane 2 tygodnie przed aresztowaniem. Ta teoria jest dużo bardziej prawdopodobna. Tragiczne losy bohatera zdjęcia. Kolejna teoria dotyczyła rodziny Siemiątków z Łowicza, co zbadało TVN24. Dzięki świadectwom osób z archiwum Żydowskiego Instytutu Historycznego udało się rozpoznać nazwisko chłopca i dotrzeć do świadka, Ernesta Piaseckiego. Świadek stwierdził, że jego matka znała chłopca, który był wnukiem jej brata. Wraz z wojną wyemigrowała z kraju, a po powrocie dowiedziała się o śmierci większości swojej rodziny. Gdy matka Ernesta Piaseckiego zobaczyła słynną fotografię, rozpoznała chłopca na zdjęciu jako Artura, o którym jest wzmianka w księdze meldunkowej, ulica Zduńska 37 na terenie getta. Niestety, choć nie jest to w 100% pewne, chłopiec prawdopodobnie zginął, jak większość ludności żydowskiej w getcie. Na zdjęciu rozpoznano jeszcze dwie inne osoby, Hanie Lamet, dziewczynka po lewej stronie fotografii, według Instytutu Yad Vashem w Jerozolimie zginęła w komorze gazowej. Drugą osobą jest SS Rottenficher Josef Blesche mierzący do chłopca z broni, nazistowski zbrodniarz skazany w 1969 na karę śmierci. O tym, jak te, pisaliśmy jakiś czas temu. Źródło, Warszawa w pigułce.